Kuba, 32 przelot ze splittera, przejdź kablem gdzie on idzie, dobra? Tak naprawdę myśleć o drugiej edycji zacząłem już po zakończeniu pierwszej. Dla każdego jest tutaj zielone światło, żeby zagrał. Myślę, że o to chodzi na tej naszej scenie w Marinie Grurokowej. Nie ma kryteriów. Ktoś mnie zapytał, czy robię jakieś przesłuchania. Absolutnie, nie ma żadnych kryteriów. Jeśli zespół gra, jest gotowy, ma 30 minut repertuaru, swojego albo nawet nie swojego, jakiegoś coverowego, chce wystąpić, czuje się na siłach, nie ma sprawy. To się dzieje samo. No, młodzi są zawsze chętni, pomimo tego, że się stresują, to oni chcą być na tej scenie i bardzo im zależy, więc jakby ich nie trzeba prosić, a tych doświadczonych no, też jakby za bardzo nie trzeba prosić, oni są tak samo chętni. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Ale weź ten talerz, co delikatnie. Niżej, czy do ciebie? Was jeszcze. Tak, was. Tu i niżej. Słuchaj, nie no, trzeba to wstawić teraz, wiesz. O, i trochę, o, no, no, no. Tak. Dobra, też jest na film, chyba. Trzeba było ogarnąć, bo jeden oczywiście zaspał, myje zęby w domu i zadowolony z siebie. No, musimy tutaj go ściągnąć, bo czas musi być zrealizowany. Nie ma żartów. Koncerty rozpoczynały się w piątek, a scenę stawialiśmy już w środę. W czwartek montowany był dźwięk i światło. Jest to z pewnością dla nas duże wyzwanie i takie przedsięwzięcie, które angażuje nasze siły, nasz sprzęt w dość znacznym stopniu. Głównie tutaj ciężar całej odpowiedzialności i sprawności działań leży na naszej ekipie technicznej. Oni tutaj jakby zawiadują tym wszystkim, żeby to sprawnie nam przebiegło. Oczywiście ten dział merytoryczny również czuwa nad tym, żeby to wszystko zostało odpowiednio przeprowadzone, szybko, sprawnie, tak żeby widzowie jakby jak najmniej odczuli to, że potrzeba przepiąć sprzęt, że jest aż 7 zespołów każdego dnia. Mi rock jest bardzo bliski, bo to pewien styl życia, rock to wolność, a więc to jest też czasy mojej młodości. Absolutnie wtedy królował rock i bardzo się cieszę, że taki festiwal tak dynamicznie w Grudziądzu się rozwija. Cieszę się też dlatego, że widać muzyka i rock łączy pokolenia, bo przecież występują tutaj zespoły już takie legendarne, jak chociażby Dziewica, ale też zespoły, które debiutują i ten festiwal też jest skierowany do ludzi młodych i jest to też sposób na promowanie młodych talentów muzycznych w Grudziądzu, a tych mamy naprawdę dużo. Zaczęło się, jest głośno, jest energia, jest muzyka, jest moc na scenie, jest moc pod sceną. Cieszę się. Grurok 2023. Idziemy do przodu. Nastrój jest mocny, ponieważ to jest nasz pierwszy większy koncert. Jestem bardzo zestresowany, jest nas zestresowany bardzo i mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie po myśli i będzie dobrze. Gramy zarówno metal, zagramy rock, soft rock i też jakieś ballady z lat 90. i głównie starsza muzyka. Ale też stworzymy swoje. Dzisiaj będzie premiera 2 nowych piosenek. Przede wszystkim zeszło ze mnie to całe napięcie. Bardzo się cieszę, że mogłam występować z tymi ludźmi i liczę, że za rok też się tutaj pojawimy. Pierwszy raz tak naprawdę grałam rocka, ale podoba mi się, lubię i na pewno będzie więcej takich utworów.
Każdy kolejny dzień gru rockowego grania to potężna dawka emocji, różnorodność i przede wszystkim radość z pokazania się na rodzimej scenie. Jak mówią organizatorzy, nasze zespoły, nasi wokaliści i muzycy to naturalna promocja miasta. Występują na różnych scenach Polski, a miasto Grudziądz jest zawsze z nimi. Co roku festiwalowi Gru Rock obok dobrej atmosfery towarzyszy plebiscyt publiczności, która wybiera najbardziej rokujący zespół. Zwycięzcą tegorocznej edycji został zespół Garaż 37. Nie wiem, czy jesteśmy najbardziej rokujący, ale bardzo nam jest miło, że widzieliśmy takie zainteresowanie wśród tutaj publiczności. W zeszłym roku niewiele nam brakowało, wyprzedził nas zespół Melisa. Teraz się udało szczęśliwie, bardzo się cieszymy, na pewno to jakoś spożytkujemy tutaj na cele zespołowe. Tu chcielibyśmy podziękować, bo nasi fani nas naprawdę mega zaskoczyli, zrobili nam taką robotę, że nie spodziewaliśmy się tego i było to dla nas wyróżnienie, a zarazem taki kop do następnej ciężkiej pracy. No, naszym marzeniem jest po pierwsze wydać pierwszą płytę naszą, chociaż mamy już epkę, która tam ma 3 utwory, ale taką pełną, 13-utworową, taki 13-utworowy krążek. Cały czas nagrywamy w studiu, no wiele już nie zostało, ale jeszcze trzeba popracować. Zwycięzcom gratulujemy, a publiczność i fanów grudziąckiego grania zapraszamy już za rok.